Słuchajcie, pokażę wam mój nowy nabytek. Taki kołowrotek. Ładny, biały, sportowy. Coś, co trochę mnie zdziwiło, że takie coś jest, ale faktycznie fajnie, że jest, wiecie? Żyłka strzałowa, czyli na początku ona jest bardzo gruba. Ja mam akurat taką żyłkę 0,6 mm ma. Pierwszy odcinek 20 metrów, potem ona się automatycznie delikatnie zwęża do 0,28, więc no, z jednej strony mamy, wiecie, ten strzał może być mocny, z drugiej strony jak już wystrzelimy, to potem ona się szybko fajnie odwija z kołowrotka, bo ona jest po prostu cieńsza. I oprócz tego, zobaczcie, ona ma też kolory. No tutaj nie wiem, czy wy widzicie, mamy jakiś tam kolor niebieski, pod spodem jest jakiś pomarańczowy. Co 25 metrów ma kolor. I to też mega pomaga, bo człowiek jak zarzuci, to chociaż wie, jak daleko zarzucił. Tak wygląda mój zestaw. Niestety, wiecie, no to jest właśnie ten problem u mnie w każdym razie. Zarzucam i chyba mam tą, albo tą rybkę, ten filet, który mam, po prostu jest jakiś zbyt miękki, ale no co za zarzucę, no to on tam musi po prostu przy uderzeniu w wodę jakoś tam zlecieć. Raczej się nie napalam, że tam rybki to zjadają. Pokażę wam jeszcze standardowy w sumie ciężarek plażowy. On wygląda mniej więcej tak. Za chwilę powiem jeszcze, o co w nim chodzi. Pewnie część z was oczywiście wie, także będziecie mogli pominąć sobie ten jeden odcinek i lecieć dalej. No chciałem wam tylko pokazać, o, fajny kołowrotek, naprawdę jest duży, masywny. Kosztował 250 zł. Także no, majątek jakiś nie jest, fajnie się nimi kręci, bardzo małe opory robi, nieźle też wygląda jak na 250 zł. No i zobaczcie, mam ten paluszek, który wcześniej wam pokazywałem, za chwilę spróbujemy nim zarzucić.